Jego miłość zakrywa grzech. Ona nie pamięta złego. Jego krew, największy dar dla każdego. Jego imię potężna moc. Jezus drogą, prawdą, życiem. Emanuel, Bóg pośród nas, Odkupiciel. Bóg w łasce swej do nas zbliżył się, pozostawił chwałę. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, kolejnego dnia postu w Zieczkowicach już kończymy. Ruszamy dalej, aby dotrzeć na nasz dzisiejszy nocleg do Wróblewa. Dzisiaj jest taki dzień, kiedy też nas przemoczyło, spotkała nas ulewa, ale też wiele radości, bo Pan Bóg nam towarzyszy, jest blisko nas, pomaga nam przezwyciężać nasze słabości. Razem też czujemy tą radość bycia we wspólnocie. No też dzisiaj mały sukces, ponieważ nasi chłopacy wsparli grupę 16 w meczu z grupą 21, no i wygraliśmy ten mecz 6-1. Więc druzgocące zwycięstwo i czujemy się jak taka Chorwacja na tutaj naszej pielgrzymce. Świętujemy, cieszymy się, wy bądźcie razem z nami. No zbliża się weekend, więc kto może, zapraszamy, aby do nas dołączył, abyśmy razem pokłonili się u tronu Jasnogórskiej Pani. Śledźcie nas, czuwajcie, obserwujcie, módlcie się w naszych intencjach, a my również będziemy powierzali to wszystko, co w waszych sercach. Jesteśmy zawsze z wami, pozdrawiamy was bardzo serdecznie.